Witam w Jastarni. Jastarnia to urocze nadmorskie miasteczko położone na Półwyspie Helskim, znanym z pięknych krajobrazów, czystych plaż i niepowtarzalnego klimatu. Miasto ma wiele atrakcji dla turystów, w tym kościół, główną ulicę, molo, port, latarnię morską oraz stację kolejową i wiele innych ciekawych miejsc. Najstarsze ślady zamieszkania przez człowieka na terytorium Jastarni pochodzą z I wieku przed naszą erą. Natomiast w pisanych źródłach pojawia się po raz pierwszy w 1378 roku przy okazji wystawienia przez krzyżaków przywileju dla pobliskiego Helu. Spacer po Jastarni rozpoczynamy od stacji kolejowej. Jest to ważny punkt wakacyjnych podróży po Półwyspie Helskim. Połączenia kolejowe umożliwiają łatwe i szybkie dotarcie do innych miejscowości na Półwyspie oraz do, jak i z Trójmiasta. Stacja znajduje się w pobliżu starej części miasta i jest dobrze skomunikowana z innymi punktami. Ze stacji kolejowej idziemy ulicą księdza Pawła Stefańskiego w stronę kościoła. Dzieje kościoła w Jastarni sięgają 1755 roku, kiedy Urszula Przebędowska ufundowała kaplicę i szkółkę. W 1836 roku został zbudowany drewniany kościół, a obecny neobarokowy kościół stanowi sztandarowy zabytek Jastarni. Powstał on w latach 30. ubiegłego wieku. W okresie międzywojennym kościół został wyposażony w 3 ołtarze i ambonę. Konfesjonał i ławki zostały wykonane również przed II wojną światową. Dalsze prace przy wykończeniu i wyposażeniu jastarnickiego kościoła zostały podjęte po II wojnie światowej. W 1956 roku została ukończona wieża nakryta blachą miedzianą, a w 1971 roku drzwi wejściowe do kościoła. W latach 1954-55 w świątyni zostały zamontowane witraże. Kontynuujemy spacer w okolicy kościoła. Z daleka zwraca na siebie uwagę biały posąg Michała Archanioła z tekstem modlitwy do niego na cokole. Następnie oglądamy kolejne stare budynki mieszkalne, lepiej lub gorzej odnowione, znajdujące się w starej części Jastarni. Kontynuujemy zwiedzanie starej części Jastarni. Zrobimy tu małe kółko ulicami Bałtycką, księdza Bernarda Sychty, męczenników Piaśnicy i Rynkową. Warto zwrócić uwagę na tablice informujące o ważnych dla Jastarni osobach zamieszkujących mijane domy. Jastarnia do XX wieku była wioską zamieszkaną w przeważającej mierze przez rybaków. W 1921 roku Jastarnia obok Helu wyróżniała się największą liczbą ludności trudniącej się rybołówstwem. Obie miejscowości liczyły po 180 rybaków. W 1934 roku rozpoczęto starania o elektryfikację. W kwietniu 1936 roku podpisano umowę z Wielkopolską Spółką Elektryfikacyjną na przeprowadzenie linii wysokiego napięcia. Ostatecznie wójt Jastarni, Marian Stelmaszczyk, podjął inne rozwiązanie. W 1938 roku Jastarnia otrzymała prąd od wojska z Helu. W przeszłości wieś Jastarnia była podzielona na dwie wsie. Zachodnią Jastarnią Pucką, która była katolicka, i wschodnią Jastarnią Gdańską, która była protestancka. Podział nastąpił w czasie, gdy król Zygmunt Stary przekazał część Półwyspu Helskiego Gdańskowi w 1526 roku. Jak się okazało, osiedleni w części gdańskiej Niemcy ulegli kaszubizacji. Połączenie obu stron wsi nastąpiło w latach międzywojennych.
Idziemy ulicą Męczenników Piaśnicy w stronę kościoła. Zbliżamy się do ważnego zabytku, jakim jest chata rybacka z 1881 roku. Chata została zbudowana jako typowy dom mieszkalny rybaków z wyrzuconego przez morze drewna, pochodzącego z rozbitych statków. Budynek jest prostą, parterową bryłą, pokrytą wysokim dwuspadowym dachem. Zrekonstruowano również wnętrza, część mieszkalną i gospodarczą dawnej rybackiej zagrody. Wnętrze chaty jest rozplanowane nieregularnie. Obok kuchni i izb mieszkalnych znajduje się część gospodarcza obejmująca chlew i komorą z chłodnią. Zachował się oryginalny XIX-wieczny wystrój wnętrza. Znajdująca się w placówce ekspozycja ukazuje sprzęty i narzędzia rybackie z okresu począwszy od XV do XIX wieku. Powołany w 1983 roku Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Jastarni jako jeden z celów swojej działalności postawił sobie odrestaurowanie starej chaty rybackiej. Prace konserwatorskie przy budynku trwały do 1991 roku, a następnie podjęto inicjatywę zbierania eksponatów muzealnych. Oficjalne otwarcie chaty rybackiej odbyło się 2 maja 1992 roku. Po obejrzeniu chaty rybackiej idziemy ulicami Rynkową i Bałtycką na ulicę Adama Mickiewicza, która jest główną ulicą w Jastarni, i idziemy nią w kierunku mola. Na początku XX wieku na Półwysep zaczęli przybywać letnicy. Zauroczeni kaszubską społecznością, pięknem przyrody oraz bliskością Małego i Dużego Morza, czyli Zatoki Puckiej i Morza Bałtyckiego, zaczęli się tu osadzać i budować obecną społeczność. Miejscowość ta ukształtowała się z dwóch wiosek, Baru i Jastarni, w jedną miejscowość. Przypomina o tym tablica znajdująca się przy ulicy. Skręcamy w prawo w ulicę Mariana Stelmaszczyka i idziemy w kierunku mola. Rozwój Jastarni nastąpił gwałtownie w okresie międzywojennym. Wtedy powstał tu port rybacki, a wraz z nim przystań żeglugi pasażerskiej. Doprowadzono też linię kolejową. 1 stycznia 1973 roku osiedle Jastarnia uzyskało prawa miejskie. Obecnie jest przede wszystkim miejscowością turystyczną. Po drodze do mola mijamy z prawej strony zasłupkowaną ulicę Błękitną. Jak widać, parkować można tylko z lewej strony tej ulicy. Molo w Jastarni nad Zatoką Pucką zbudowano w 2006 roku. Ma ono długość 120 metrów. Molo mieści się na przedłożeniu ulicy Stelmaszczyka, która stanowi główny deptak miasta, licznie uczęszczany w sezonie wakacyjno-letnim przez turystów. Molo jest doskonałym punktem widokowym na Zatokę Pucką, a wieczorową porą można podziwiać piękne zachody słońca. Po zachodniej stronie mola ścieżką można dojść do rezerwatu Torfowe Kłyle. Najpierw może wytłumaczę, co znaczy ten dziwny wyraz kłyle. Otóż jest to słowo z języka kaszubskiego i oznacza wyrobiska, czyli doły, które powstały po wydobyciu torfu. Przez ten rezerwat wiedzie ścieżka, którą warto przejść się, by zobaczyć tę zatorfioną równinę, silnie kontrastującą z typowym dla Mierzei krajobrazem wydmowym. My jednak wybieramy inną drogę i z mola idziemy w kierunku portu kładkami nad wydmami. Kładki zostały wybudowane stosunkowo niedawno w celu ochrony roślinności wydmowej przed wydeptaniem przez turystów.
Dzięki kładkom mamy wygodne dojście do plaży i przejście wzdłuż brzegu Zatoki Puckiej. Przed dojściem do portu mijamy gustownie wykonany budynek oznaczony symbolami trójkąta i kółka. Przechodzimy do portu rybackiego. Port rybacki w Jastarni Boże zbudowano w latach 1926-1931. Józef Poznański opracował koncepcję budowy portu na wodach Zatoki Puckiej, którego nabrzeża usypano z piasku wydobytego z prac bagrowniczych. Powstały basen portowy miał powierzchnię 8 hektarów, a przyległe tereny lądowe obejmowały 16 hektarów. Od 1927 roku port w Jastarni wykorzystywano jako przystań dla statków żeglugi przybrzeżnej, a w latach 30. XX wieku stanowił bazę szkoleniową dla adeptów żeglarstwa morskiego. We wrześniu 1939 roku w porcie stacjonował dywizjon trałowców, które następnie uległy w większości zatopieniu po zbombardowaniu portu przez nieprzyjaciela 14 września 1939 roku. Zniszczony wskutek II wojny światowej port Jastarnia odbudowano w latach 1947-1949. W latach 1974-1975 poprzedni szkielet konstrukcji nabrzeży wykonany z drewnianych pali zastąpiono żelbetem. Wychodząc z portu, z lewej strony minęliśmy okazały budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni. Teraz idziemy ulicą Portową do jej końca, gdzie skręcimy w prawo na ulicę księdza Bernarda Sychty. Rozwój Jastarni nastąpił gwałtownie w okresie międzywojennym. Wtedy powstał tu port rybacki, a wraz z nim przystań żeglugi pasażerskiej. Doprowadzono też linię kolejową. 1 stycznia 1973 roku osiedle Jastarnia uzyskało prawa miejskie. Obecnie jest przede wszystkim miejscowością turystyczną. Ciekawostką jest też, że w przeszłości, w latach 1974-2005, Jastarnia była uznana za miejscowość posiadającą warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, dzięki czemu mogły być tu prowadzone zakłady lecznictwa. Idziemy w kierunku Latarni Morskiej. Na ulicy księdza Bernarda Sychty skieruje nas w jej kierunku drogowskaz. Pierwsza latarnia w Jastarni zbudowana została w 1938 roku i przetrwała tylko jeden rok. Była to ażurowa wieża ze stali o wysokości 25 metrów, na szczycie której umieszczono elektryczne źródło światła sprowadzone ze Szwecji. Obrońcy Helu we wrześniu 1939 roku, nie dopuszczając do użycia latarni jako punktu namiarowego przez niemiecką artylerię okrętową, wysadzili ją. W roku 1950 postawiono nową latarnię w Jastarni, wykorzystując 21-metrową kolumnę buczka mgłowego z latarni Stilo. Po wykorzystaniu części elementów, na betonowym cokole o wysokości 2,4 metra powstała wieża o łącznej wysokości 13,8 metra oraz średnicy 1,6 metra. Wieża latarni jest pomalowana w poziome biało-czerwone pasy, a wieńczy ją 10-kątna laterna, w której umieszczona jest cylindryczna soczewka o średnicy 500 mm i zmieniacz żarówek na dwie lampy o mocy 500 W. Obsługiwane automatyczne światło latarni o zasięgu 15 mil morskich widoczne jest z Zatoki Gdańskiej i z otwartego morza.
Jest ona jedną z dwóch polskich latarń morskich całkowicie metalowych, a jednocześnie jest najniższa na polskim wybrzeżu. Ze względu na trudności komunikacyjne wewnątrz wieży, nie jest ona udostępniona do zwiedzania. Spacer kończymy na plaży nad Morzem Bałtyckim. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, aby w przyszłości nie pominąć kolejnych odcinków o kolejnych miejscowościach.